cześć, są takie sprzęty jak na przykład ten Mercedes, na które patrzymy, sprawdzamy ich parametry, testujemy i wiemy, że to będzie strzał w dziesiątkę. Super wygląda, jeździ jeszcze lepiej, no i jest dopracowany w każdym calu. Są też takie maszyny, jak na przykład ten Mustang. Świetne pierwsze wrażenie, wygląda jak milion dolarów, ale tak naprawdę, żeby spełniał w pełni nasze oczekiwania, no to wymaga mnóstwo pracy. W zasadzie to, co wychodzi z fabryki, jest dobrą bazą, żeby dalej na tym pracować. A no przydałoby się zrobić program skrzyni, lepsze hamulce, może podnieść moc. I dokładnie tak samo było z tym odbiornikiem GNSS. Widzieliśmy w nim duży potencjał, ale żeby spełniał wszystkie nasze wymagania, wymagał dopracowania, doszlifowania, przekonstruowania pewnych rzeczy. Panie i panowie, przed wami nowy odbiornik z naszej oferty Ultimate. Zapraszam was na film. Jedziemy, ale motoryzacyjnie nam się zrobiło. W ostatnim czasie rynek zasypuje nas, a właściwie to bombarduje mnóstwem nowych modeli odbiorników. Poszczególni producenci wręcz prześcigają się i cały czas są jakieś nowości. I z marką Tersus spotkaliśmy się już ładnych parę lat temu, o ile dobrze pamiętam, było w Niemczech. No wzbudziła ona wtedy niemałe zainteresowanie, również nasze. A później, jeśli dobrze pamiętam, to gdy Leica pokazała swój pierwszy instrument z IMU, Tersus również nie kazał nam długo czekać na odpowiedź, tylko również zaoferował odbiornik wyposażony w jednostkę inercyjną. Natomiast no, nasze testy w tamtym czasie, które prowadziliśmy, nie dawały oczekiwanych rezultatów. Widzieliśmy potencjał w tym modelu, no, ale nie było to jeszcze takie rozwiązanie, które chcielibyśmy oddać w ręce wymagających polskich geodetów. I postanowiliśmy wziąć ten odbiornik na warsztat, przystosować go do naszych potrzeb, na to producent był otwarty. I dzięki temu udało nam się właśnie przygotować taki model. Pierwotnie wiele rzeczy nam się nie podobało w tym modelu. Na przykład czas inicjalizacji IMU albo reinicjalizacja. No w naszej ocenie było to zbyt długo. Na szczęście producent był bardzo otwarty tutaj na wszelkiego rodzaju sugestie z naszej strony. I dostosowanie tego odbiornika do naszych wymagań zajęło nam praktycznie rok. Także ta wersja, którą mamy tutaj, nie jest to taki ogólny model, który jest dostępny na rynku. Jest to wersja przystosowana specjalnie dla nas przy współpracy ArtGeo i Tersusa. I może teraz konkretnie, co zmieniliśmy? Otóż przede wszystkim zmieniliśmy oprogramowanie polowe kontrolera. Pierwotne oprogramowanie, z którym oferowany był ten sprzęt, bardzo nam się nie podobało. No, w naszej ocenie działało zbyt wolno, było mało ergonomiczne, nie za bardzo przyjazne. Też niezbyt dobrze sobie radziło z podkładami wektorowymi, na przykład DXF-y, DWG-i. Wiemy, że bardzo lubimy dzisiaj z tym pracować w terenie. Więc w naszej aplikacji ArtGeo Master stworzyliśmy specjalny sterownik do obsługi tylko tego modelu. Mamy więc gotowy profil, ponieważ ja osobiście nie uznaję programów tak zwanych ogólnych, które obsługują wszystkie odbiorniki. W mojej ocenie, żeby wycisnąć pełne możliwości sprzętu, musimy mieć konkretne dostosowanie programu do danego modelu. Ponieważ musimy znać konstrukcję firmware'u, wiedzieć, jakie komendy wydaje odbiornik i wtedy możemy wycisnąć z niego jak najwięcej. Więc pierwsza sprawa to jest oprogramowanie. Ale druga rzecz. Każdy odbiornik ma budowany firmware, który przygotowuje producent. I tutaj również widzieliśmy bardzo duże pole do poprawienia tego. Wzięliśmy więc ten firmware wspólnie z producentem na warsztat i dzięki temu udało nam się znacznie poprawić między innymi czas inicjalizacji, czas reinicjalizacji. I teraz śmiało mogę powiedzieć, że jednostka inercyjna, czyli moduł, który jest odpowiedzialny za pomiar z wycholoną tyczką przy tym modelu, jest jednym z najlepszych na rynku. Ale co tu dużo gadać? Zobaczcie sami. Zmontujemy sobie sprzęt i jedziemy. Cały zestaw mieści się w takiej zgrabnej walizie. Jeśli chodzi o budowę odbiornika,
Wykonana jest z bardzo fajnych materiałów. Jest to taki stop magnezowo-aluminiowy, dzięki temu jest to wszystko bardzo wytrzymałe. Obudowa spełnia normę IP68, więc tak naprawdę nie musimy się martwić o wnikanie kurzu czy wody do środka. Serce tego odbiornika, czyli płyta główna. Jest to płyta autorskiej konstrukcji Tersusa. Dysponuje ona ilością 576 kanałów i odbiera oczywiście wszystkie dostępne sygnały ze wszystkich aktualnych konstelacji. Czyli GPS, GLONASS, Beidou, Galileo jest tutaj oczywiście standardem. Bardzo fajny jest... Bardzo fajne są algorytmy na tej płycie, ponieważ jak wiecie, no, dzisiaj w naszej ofercie są płyty główne, które mają nawet 800 kanałów, czy nawet 1500 kanałów, ale ja zawsze twierdziłem, że bardziej istotna jest jakość wyznaczania pozycji, algorytmy, jakie stosują poszczególni producenci, niż sama liczba kanałów. No i tutaj te algorytmy wyglądają bardzo dobrze, działa to bardzo fajnie. Tersus wprowadził taką fajną technologię, którą nazywa Never Wrong, czyli jakbyśmy mieli to przetłumaczyć, oznacza to nigdy źle. Czyli jeżeli wyznaczamy pozycję, to bardziej zależy nam na dokładności, na powtarzalności, niż na samej szybkości uzyskania rozwiązania, tak zwanego fixa. Chociaż producent pozostawił nam tutaj małe pole manewru. Jeżeli zależy nam na tym, aby mierzyć szczegóły mało dostępne, ale chcemy szybciej uzyskiwać rozwiązanie, to możemy zrobić przełączenie tej funkcji. Jeżeli chodzi o zasilanie, mamy tutaj wymienne baterie. Na samej baterii możemy też sprawdzić stopień naładowania. I co bardzo fajne, ta bateria ma pojemność aż 6400 mAh. Zazwyczaj, jeżeli baterie w odbiorniku są wymienne, to mają one pojemność 3400 mAh, więc mamy tutaj prawie dwa razy taką pojemność, a to przekłada się na bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu. W zestawie są dwie baterie do tego odbiornika. I tak naprawdę na tych dwóch bateriach w trybie RTK możemy pracować w sposób ciągły niemalże przez 16 godzin. Odbiornik jest też wyposażony w modem 4G, to już jest dzisiaj standardem. Mamy też radio nadawczo-odbiorcze UHF w pełnym zakresie częstotliwości, czyli 410-470 MHz. Gdybyście chcieli pracować w trybie Baza Rover, nie będzie żadnego problemu. No oprócz tego takie rzeczy jak Wi-Fi, Bluetooth, NFC to również stało się już standardem i te technologie mamy tutaj na pokładzie również. Dosyć tego gadania, tego przydługiego wstępu. Odpalamy maszynę, zobaczymy jak sobie radzi w terenie, jak będzie mierzyła. Sam odbiornik wyposażony jest w dwa przyciski. Jeden przycisk jest to przycisk power, drugi jest to przycisk funkcyjny oraz mamy tutaj ekran o przekątnej 1,5 cala, dzięki któremu możemy sprawdzić podstawowe parametry, jak choćby tryb pracy, liczbę satelitów, stopień naładowania baterii, ale możemy też robić różnego rodzaju konfiguracje czy zmianę trybów pracy. Jest to bardzo wygodne w obsłudze, gdyż dużo rzeczy mamy od razu dostępnych z poziomu ekranu. Odbiornik jest włączony. Odpalamy naszą aplikację ArtGeo Master. Następuje automatyczne połączenie z odbiornikiem przez port Bluetooth. To właśnie się stało. Założymy sobie może nową robotę, ponieważ jesteśmy dzisiaj w Krakowie. Nazwiemy to Kraków. Parametry układów współrzędnych mamy ustawione. No i możemy przejść do okna pomiar punktu. Widzimy, że korekty już spływają do naszego odbiornika. Śledzimy w tej chwili około 30 satelitów. W rozwiązaniu mamy około 25. I tak jak widać mamy już rozwiązanie typu Fixed. Możemy zacząć mierzyć punkty.
pierwszy punkt mamy zmierzony, jest to punkt numer 1. Przy tym modelu, jak już wcześniej wspomniałem, mamy bardzo dobrą jednostkę inercyjną. Wyróżnia się ona na tle innych jednostek inercyjnych z naszej ofercie tym, że po pierwsze jest bardzo dokładna, a po drugie producent tutaj nie przewidział limitu kąta wychylenia. To znaczy, że w trakcie pomiarów możecie wychylać tyczkę o dowolną wartość. Producent wręcz pozwala nam nawet przekroczyć kąt prosty, jeżeli chodzi o wychylenie i powinniśmy się wtedy zmieścić z dokładnościami poniżej 4 cm, nawet przy wychyleniu o 110 stopni od pionu. Sprawdźmy, jak to się sprawdzi u nas. W tym celu wykorzystam sobie tą studzienkę. Zmierzę ten punkt najpierw bez imu, czyli bez wychylonej tyczki. Tyczkę trzymam w tym momencie pionowo, a następnie uruchamiam IMO. Znowu wystarczy parę ruchów przód, tył, aby IMO zaczęło działać. IMO jest już uruchomione i w tym momencie włączę do tyczenia punkt numer 5, abyśmy mogli lepiej sobie to uwidocznić. Zobaczcie. Niezależnie od tego, jak wychylam tyczkę, w którą stronę, tak naprawdę cały czas liczą się współrzędne grotu tyczki. Mogę ją wychylać o dowolną wartość. Spróbujemy zrobić troszeczkę większy kąt wychylenia. Zobaczcie. Widać? Mamy wychylenie w tym momencie bardzo duże. Spójrzcie, to właśnie świadczy o klasie tego sprzętu, o tym, ile jest warta jednostka inercyjna. Pomimo tego, że nasz odbiornik praktycznie leży, więc mamy tutaj kąt wychylenia 90 stopni praktycznie, no to cały czas otrzymujemy współrzędne z grotu tyczki i mieścimy się w zadanych tolerancjach. Oczywiście na co dzień nie potrzebujemy aż tak dużego wychylenia. Nikt celowo nie musi wychylać tyczki o 90 stopni czy 110, ale zobaczcie w praktyce, na ile nam to może ułatwić życie. Spróbujemy podejść na przykład do narożnika budynku. Spróbujemy sobie zmierzyć jakiś konkretny szczegół terenowy. A niech to będzie taki element. Przykładam grunt tyczki. Zobaczcie, w tym momencie moje wychylenie wynosi aż 60 stopni. U mnie w programie będzie to punkt numer 7. Natomiast gdyby była taka potrzeba, żeby te wychylenie tyczki zwiększyć, zobaczcie, w tym momencie jest to ponad 74 stopnie, ponad 70 stopni. Również mogę dokonywać takiego pomiaru. Spójrzcie. 90 stopni wychylenia. Celowo mierzę te same punkty, a nawet już teraz bardzo przesadzam. Moje wychylenie wynosi ponad 100 stopni. Zobaczcie, 105 stopni. Cały czas mam fajne dokładności i nawet przy tak dużym wychyleniu bez problemu mogę zmierzyć ten szczegół. No także te możliwości są tutaj bardzo rozszerzone, ale spójrzmy jeszcze na współrzędne tych ostatnich punktów. Zobaczcie, punkt numer 7, 8, 9, 10. Tak naprawdę był to cały czas ten sam element. Spójrzcie na współrzędne x-owe i y-owe. Jak widać, powtarzalność, mimo tego, że tyczka była tak bardzo dużo wychylona, jest tutaj na bardzo, bardzo dobrym poziomie. A to jest z kolei kolejne ułatwienie dla nas do pomiaru jeszcze większej ilości niedostępnych elementów. Spróbuję zmierzyć może jeszcze jakieś ambitniejsze rzeczy. Na przykład róg tak wysokiego budynku. Weźmy sobie kolejny narożnik.
wszystkie elementy. Bardzo mi się podoba tutaj ta pełna swoboda działania. Spójrzcie, tyczka wychylona ponad 70 stopni. Nie ma problemu, żeby wykonać pomiar przy tak wysokich budynkach. Spójrzcie, jak bardzo łatwo, dysponując dobrym odbiornikiem z IMU i fajnym programem, zmierzyć na przykład takie elementy jak latarnie. Przykładam tyczkę z jednej strony i mierzę punkt. U nas jest to punkt numer 15. Następnie przełożę tyczkę z drugiej strony tej latarni i w oknie z numerem punktu ponownie wskażę, że będzie to punkt numer 15. Kiedy wyzwalam pomiar, program pyta się mnie, a w zasadzie informuje mnie o tym, że punkt numer 15 był już w bazie, ale ja poproszę, żeby on uśrednił pomiar z tych dwóch odczytów. I tym sposobem automatycznie dostałem środek latarni. Oś latarni. Bardzo fajne, prawda? Kolejna latarnia. Tym razem będzie to u nas punkt numer 16. Jedna strona. Druga strona. Średnia. I pomiar wykonany. Prawda, że fajnie? Gdybyście chcieli w trakcie pracy, żeby sobie ułatwić życie, możemy oczywiście włączyć mapę Google'a, sprawdzić, czy jesteśmy we właściwym miejscu z naszą robotą. Można włączyć sobie też Orto. Ostatnio w Masterze przygotowaliśmy dla Was jeszcze jedną bardzo fajną funkcję. Gdybyście chcieli dojechać do jakiegoś punktu, ale nie jesteście pewni dokładnie jego lokalizacji, wystarczy, że wejdziecie w tyczenie punktu, zaznaczycie ten punkt na liście i klikniecie nawigacja. Następuje automatyczne przełączenie do mapy Google i dzięki temu możecie nawigować się do danego punktu z danej roboty, po prostu używając mapy Google. Jest to bardzo fajna funkcja, kiedy robicie kilka robót w ciągu dnia i chcecie zaplanować sobie po prostu trasę przejazdu, żeby logistycznie było to dla Was jak najwygodniejsze. Dzięki dobrej jednostce inercyjnej możemy bardzo szybko wszystkie elementy sobie zmierzyć. Tak dla ciekawości dodam, że działamy dzisiaj z siecią RTK.net, mamy poprawkę powierzchniową. No i gdybyście chcieli na przykład zmierzyć taki mur, możecie zmierzyć go na dole. Natomiast gdyby nie było to dostępne, równie dobrze możecie trzymać na przykład w taki sposób tyczkę. A nawet jeśli potrzebujecie, bo coś Wam zasłania tutaj te elementy, nawet tak. I cały czas mówimy tutaj o centymetrowych dokładnościach. Tak jak widać, klasa sprzętu, sama płyta główna oraz jednostka inercyjna są tutaj naprawdę na dobrym poziomie. Oczywiście w trakcie tak krótkiego filmu nie jesteśmy w stanie wyczerpać pełni tematu. Nie pokażemy Wam wszystkich możliwości samego odbiornika, jak i funkcji w naszej aplikacji Master. Dlatego zapraszam Was do oglądania naszych pozostałych filmów, m.in. filmu, gdzie Wiesiek szczegółowo pokazuje Wam możliwości naszego programu. Albo po prostu zaproście nas na spotkanie, przyjedziemy ze sprzętem, pokażemy Wam, jak to działa, będziecie mieli okazję sami go przetestować. Będzie nam bardzo miło, jeżeli dacie nam subskrypcję i lajka, a ja się już z Wami dzisiaj żegnam. Cześć!